czwartek, 9 stycznia, zapewne na długo zapadnie w pamięć druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie, gmina Nowogard, którzy w tym dniu oficjalnie otrzymali nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo za ponad 1 000 000 zł. Do tego w pełni wyposażony i gotowy do akcji. Pododdziały Baczność do hymnu. Spotykamy się tu dziś, by uroczyście przekazać dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie ten oto nowoczesny wóz bojowy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie powstała w 1954 roku. To jednostka położona na granicy trzech gmin: Dobrej, Łobza i Nowogardu. Przez pierwsze 20 lat do 1974 roku była to zawodowa straż pożarna przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Osowie. Od samego początku swojej działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie dała się poznać jako prężnie i sprawnie działająca jednostka. W 2002 roku jednostka wstępuje w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i tak do chwili obecnej. Na dzień dzisiejszy jednostka zrzesza w swoich szeregach 18 czynnych członków, w pełni wyszkolonych, gotowych w każdej chwili nieść pomoc. Dzisiaj taki pozytywny, dobry, optymistyczny dzień, a przecież pamiętamy, że jakiś czas temu zastanawialiśmy się, co to dalej będzie i mieliśmy łzy w oczach. Siedzieliśmy na sali obrad w ratuszu i zastanawialiśmy się, co dalej. Samochodu nie ma, remiza spalona, jednostce grozi usunięcie z krajowego systemu i czy w ogóle Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie kiedykolwiek jeszcze będzie. Były te wątpliwości, były te dramaty, były te złe myśli i mieliśmy dużo wątpliwości, ale powiedzieliśmy sobie, że nie poddajemy się, zaciskamy pięści, idziemy do przodu. Nie ma wyjścia. Trzeba walczyć. Pytaliście, drodzy druhowie, kiedy? Kiedy pieniądze, kiedy remont, kiedy samochód, kiedy czas. Czas, żebyśmy nie byli usunięci z systemu, żebyśmy dalej mogli służyć naszym mieszkańcom, zapewnieniem bezpieczeństwa, dobytku, ale także zdrowia i życia. I chciałbym wam serdecznie podziękować za tą konsekwencję, za ten upór, za to, że motywowaliście mnie, moich współpracowników do tych działań, aby Straż Pożarna w Osowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie wróciła na tory swojego działania. Dzisiaj można powiedzieć z perspektywy czasu, że mieliśmy szczęście w nieszczęściu. Że była tragedia, był dramat i dzisiaj jesteśmy w całkiem nowej sytuacji. Mamy nowy wóz, mamy praktycznie nową remizę i mam nadzieję, drodzy druhowie, że macie nowe chęci, siły i moc w sobie, by dalej nieść pomoc i służyć. Udało się to wszystko, co sobie założyliśmy. Zrobiliśmy plan działania i po kolei sukcesywnie, systematycznie go realizowaliśmy. Pan burmistrz wspominał, że spotykaliśmy się, szukaliśmy pomysłów, rozwiązań. Tak było. Smutek panował. Dziś myślę, że w nas wszystkich panuje radość, ponieważ ta sytuacja dzięki pomocy wielu osób, mam tutaj na myśli Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, samorząd gminy Nowogard, władze samorządowe tej gminy, pieniądze, którymi dysponujemy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które można było akurat wykorzystać na remont remizy. Te wszystkie działania doprowadziły do tego, że mamy się dzisiaj z czego cieszyć. Komendant powiatowy szczególnie ma się z czego cieszyć, ponieważ jako organ administracji państwowej odpowiadam za funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jednostka OSP Osowo jest do niego włączona. W związku z tym brak tej jednostki
trzeba no jakoś stworzyć warunki, żeby ta jednostka no, musiała wrócić. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jednostka wróciła do funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczym Gaśniczym, ale wróciła naprawdę z wielkim przytupem, bo muszę powiedzieć, że ten samochód, samochód ciężki, samochód bardzo nowoczesny, bardzo drogi, co za tym idzie, będzie na pewno bardzo dobrze spełniał swoje funkcje, ratując mienie, życie i zdrowie ludzi na terenie powiatu goleniowskiego, szczególnie na tym granicznym, newralgicznym miejscu, jakim jest Osowo. To jest rzeczywiście styk trzech gmin, dwóch powiatów. Musimy tam też posiadać siły i środki, które podołają wyzwaniom, które niesie po prostu życie. Czołem, druhowie. Mówię do was czołem, druhowie, bo sam druhem byłem, jestem i w sercu zawsze będę. Pełniłem funkcję także prezesa Miejskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w moim rodzinnym Połczynie Zdroju, więc nie tylko mam w sobie pełne zrozumienie dla potrzeb Straży Pożarnej, ale także dla potrzeby gotowości działania i tej spójności działania, którą Straż Pożarna ma w sobie. Spójność ochotników i spójność profesjonalnej, zawodowej Straży Pożarnej. Pan komendant tu w kuluarach powiedział do mnie dwa słowa, które oddają sens działania. Zrozumienie było. Zrozumienie było dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Nowogard, dla potrzeby odbudowania tej spalonej strażnicy, ale także dla potrzeby uzupełnienia sprzętowego. Drodzy Państwo, rozumiem Straż Pożarną, ale nigdy nie nazwałbym siebie, proszę mi wybaczyć, dobrodziejem, panie burmistrzu. Uważam, że to jest nasza powinność. Nasza powinność, aby korzystać z tego, co mamy wokół siebie. Z zasobów naszego wspólnego europejskiego domu. Bo to są przecież pieniądze z funduszy europejskich. My tymi środkami zarządzamy, wykorzystując je tam, gdzie są najbardziej potrzebne. U was taka potrzeba była największa. Bardzo dziękujemy za podziękowania, ale tak naprawdę podziękowania należą się strażakom i mieszkańcom gminy Nowogard, panu burmistrzowi Robertowi Czapli, ponieważ to on zainicjował potrzebę odbudowy strażnicy, a w konsekwencji wyposażenie tej strażnicy w najnowszy sprzęt, bo ten samochód jest rzeczywiście wyposażony w najnowsze technologie gaśnicze, jest najlepszym sprzętem, który w tej chwili funkcjonuje w obszarze nie tylko tego powiatu. Wydaje się, że ze słabości, bo przecież pożar tej strażnicy spowodował, że utracono wszelką nadzieję na to, że będą narzędzia, którymi można posługiwać się, aby ratować zdrowie, czasami życie, a na pewno mienie mieszkańców gminy Nowogard i pewnie znacznie szerzej, bo mieszkańców całego powiatu. Ale właśnie z takiej słabości, jak jest wielka wola, jak jest wielka chęć, jak jest zrozumienie i umiejętność współdziałania, to można tą słabość przekuć w sukces. Tak się stało. Ja bardzo dziękuję panu burmistrzowi, wszystkim mieszkańcom, przede wszystkim strażakom. Ochotnicy z Osowa, z którymi rozmawialiśmy niedawno, stwierdzili, że ten sprzęt, który dzisiaj dostali, ten samochód ciężki, gaśniczy, to nie jedni druhowie zawodowi chcieliby go mieć w garażu u siebie. No na pewno. Wiem, że w powiecie goleniowskim tego rodzaju sprzęt jest chyba jedyny. Są inne, też dobre, też nowe, ale ten jest tak wyposażony, jest tak przygotowany, że może naprawdę przyjmować największe wyzwania. Cieszę się z tego bardzo, bo jak już stawiać na jakość, to tylko na taką, która jest po prostu najlepsza, która dawała będzie poczucie bezpieczeństwa i to rzeczywiste bezpieczeństwo, bo umiejętne przygotowanie, najpierw wyszkolenie się strażaków do korzystania z tego sprzętu, a później bezpośrednie wykorzystywanie stworzy szanse na to, żeby być po prostu skuteczny. Cieszy fakt, panie marszałku, a to już na koniec, że Urząd Marszałkowski widzi różne potrzeby, które trzeba dofinansować. To nie są tylko drogi, to nie są tylko piękne place i ulice, ale również sprzęt, który ratuje życie i zdrowie.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów i oczywistym jest, że trzeba pomagać zwłaszcza Straży Ochotniczej, bo przecież wiemy doskonale, że zawodowcy mają określone swoje działanie, przygotowanie, jakieś określone środki państwowe. Natomiast dla nich pomocniczymi są strażacy, którzy z własnej woli, z własnej chęci, z serca i potrzeby niesienia pomocy innym właśnie tą pomoc udzielają. I im trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby im pomóc i wyposażyć ich jak najlepiej. Cieszymy się niezmiernie. Jest to przeskok w cywilizacji do XXI wieku. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy? Tak, w pełni wyposażony. We wszystko, co potrzeba strażakom? Dokładnie tak. Rozumiem, że ochotnicy również wspierają druhów zawodowych. Tak jest. To jest nasze główne zadanie, wspierać zawodowców, no i działać samemu, nie? Czy wy próbowaliście już ten właśnie pojazd, co potrafi, jakie są jego możliwości, czy dopiero po przekazaniu zasiądziecie do niego? Wyjazdu alarmowego jeszcze nie mieliśmy mieć okazji, ale sami ćwiczyliśmy już obsługę tego samochodu, żeby być przygotowanym w razie wyjazdu. I wystarczy ten jeden pojazd, żeby taki porządniejszy pożar po prostu ugasić? Tak, samochód ma 5000 litrów wody i 500 litrów środka pianotwórczego, także to jest potężna moc działania. Panie Gracjanie, można powiedzieć, że ochotnicy to są tacy półzawodowcy, jeżeli mówimy o strażakach? Tak, przeszkolenia mamy te same, z tym, że zawodowcy są w pracy 24 godziny, a my jesteśmy w pracy 48 na 365 dni w roku. Mhm. Na co dzień, czyli jak nie siedzi pan u siebie w budynku straży pożarnej, to co pan robi? Pracuję na miejscu w gospodarstwie rolnym. A inni strażacy? Każdy ma jakieś zawody. Jeden pracuje w Stargardzie na budowie, drugi w Nowogardzie, trzeci w Goleniowie, także... Ale w razie czego wszyscy są na miejscu, jesteśmy gotowi. Do działań. Tak. Proszę powiedzieć, od kiedy się panu marzył ten właśnie mundur, którym pan dzisiaj występuje? Odkąd wstąpiłem do straży. To już ile to lat będzie? Ja pamiętam, jak dziadek mnie przyprowadzał, to miałem 3 lata. To moje pierwsze wspomnienia, a tak w straży jestem oficjalnie od 2016 roku. I tych wyjazdów już sporo było, takich poważniejszych pożarów, gdzie no niezbędni byliście i działaliście również ze strażakami zawodowymi? Średnio wyjazdów w roku mamy około 40. Mhm. I to są takie dosyć poważniejsze na naszym terenie. Pożary, wypadki. To jest wasz drugi pojazd, jeden jest nieco starszy, tak? Tak, tak, tak. Tamten jest z 82 roku. Ale dbacie również o wszystkie, tak jakby to były nowe i muszą być w każdej chwili gotowe do wyjazdu. Oczywiście, że tak. One są nam potrzebne, niezależnie czy to jest nowy, czy stary, on ma być gotowy do wyjazdu i służyć ludziom. Proszę pana, czego życzy się strażakom ochotnikom? Tyle samo powrotów, co wyjazdów, to jest najważniejsze. Proszę pana, podziwia pan, widzę, ten nowy wóz. Tak, tak. Rozumiem, kiedy pan został ochotnikiem strażakiem, to trzeba było zaprzęgać do pompy gaśniczej konie. Tak, tak, Wyszomierz. W 1945 roku we wrześniu już jednostka powstała w Wyszomierzu. Były konie pana Dzierżowskiego, chodziła pierwsza para. Prezesem był pan, już nie żyje, świętej pamięci, Nowacki Konstanty i Nowacki Edmund był kierowcą. Jak pan widzi, proszę pana, ten nowy sprzęt do tamtych lat, kiedy pan czynnie służył, zresztą do tej pory pan czynnie służy w Ochotniczej Straży Pożarnej? Tak, od 50 lat, proszę pana. No jakie porównanie, to tak, aby porównać ten samochód z maluchem, nie? Mercedesa z maluchem, przypuśćmy. Mhm. No to jest klasa, no już jest to nowoczesność, wyposażenie jest wspaniałe. Takim wozem można jechać wszędzie i w teren, 4 napędy. Mhm. Troszeczkę wysoki jest, nie? No na te nasze drogi, na leśnictwo Nowogard niestety musi się wziąć za torowanie dróg w lesie, obcinanie. I co najważniejsze, potrzebuje tylko paliwa, a nie obroku. Oczywiście, tak. No proszę pana, no nie będziemy wracać do tamtych czasów. Pojazd, który został przekazany strażakom na Placu Wolności w Nowogardzie, zakupiony został ze środków przekazanych przez marszałka województwa zachodniopomorskiego i ponad 100 000 zł przekazanych z budżetu Nowogardu.